chcesz zdobyć taką czapeczkę i płyty DVD Thor Ragnarok, to oglądaj recenzję Blu-ray do końca. A teraz oglądamy recenzję. We're the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. Jeżeli chcesz poznać moje zdanie o Thor Ragnarok zaraz po wyjściu z kina, no to wystarczy kliknąć tutaj informację, a będziesz miał także link w opisie. W skrócie, wróciłem drugi raz do filmu. Troszeczkę obawiałem się, ponieważ po pierwszym seansie, jak wiecie, fajny film, dobrze się bawiłem, dobrze się śmiałem, ale nie należałem do tej grupy ultra mega fanów, która mówiła, wow, najlepszy MCU, takiego Thora chciałem, mówię, jest po prostu ha, 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 boki zrywać. Miałem tak, że bawiłem się dobrze, bawiłem się nawet bardzo dobrze momentami, były genialne żarty, które rozśmieszają mnie do łez po dziś dzień, a jednocześnie czułem tak, jakby ten film był za długi, jakby troszeczkę za bardzo poszedł w stronę ekstremum i straciliśmy chociaż odrobinę tych takich, nazwijmy to, bardziej dramatycznych elementów i to były podcinanie tych dramatycznych elementów dla samego podcinania, nie żeby osiągnąć jakiś ciekawy efekt. Więc martwiłem się i za drugim razem historia o tym, jak Thor musi pokonać swoją siostrę po tym, jak został zesłany na inną planetę i musi walczyć z jednym członkiem Avengers, a potem jednak jakoś się z nim połączyć, stworzyć Revengers i wrócić, i czy ma sprowadzić Ragnarok, czy nie. Ta historia dla mnie dokładnie tak samo wyglądała jak za pierwszym razem. Wyszedłem z kina, byłem takie super, ale... I teraz obejrzałem sobie w domu i powiedziałem tak, jest bardzo fajnie, jest dobrze, ale nie przebija się do top 5 filmów Marvela. Nie przebija się do top 7 nawet i tracisz coś, co może było dla mnie bardzo ważne. Wyczułem przy bardzo dużej ilości filmów Marvela, przy Avengers, przy Zimowym Żołnierzu, przy Civil War przynajmniej na razie, mam ten, i przy Strażnikach, o dziwo. Mam tak, że wracam do tych filmów i wchodzę w świat, wkręcam się w ten świat i po prostu jestem tam. Jestem w nim, niezależnie od tego, że ja Avengers oglądałem już x razy i tak dalej. Tutaj nigdy nie wchodzę w ten świat i za drugim razem, i za trzecim razem z komentarzem reżyserskim ja po prostu miałem tak, że okej, no to mogę wyjść do kuchni, tylko słyszę, wracam. Nie byłem, jak to się ładnie mówi po angielsku, captivated. Więc dla mnie troszeczkę to jest tak, że to jest znakomita, lekka rozrywka, nic więcej. I niestety z czasem będzie się bardzo szybko starzeć. Takie jest moje odczucie. Ale przejdźmy do tego, jak wyglądają dodatki. Dostaliśmy wydanie Blu-ray, jest wersja Blu-ray 2D 3D. Ja akurat taką mam. Jak widać, nie ma jednej płyty, ponieważ jest w pudełeczku, bo oglądałem wszystko na bieżąco i chciałem jak najszybciej nagrać Wam recenzję. I mamy tutaj dodatki takie. Mamy oczywiście tak zwane featurette, gdzie mamy 35 minut materiału o tym, jak powstawał świat, jak powstały bohaterzy, jak chcemy się odwoływać do Heli, co robi Thor, dlaczego jest taki, a nie inny. Te 35 minut to jest porządna, dobra, marvelowska robota, Marvel standard można powiedzieć, ale nie zrobiona na odpierdziel, jest dużo ciekawych rzeczy, jest naprawdę bardzo twórczo wśród wywiadów z tymi ludźmi. W sensie to nie czuć, że nie ma tutaj tych powtarzania tych frazesów. Ten człowiek jest bardzo dobrym aktorem, ten człowiek też jest bardzo dobrym aktorem. Nie, mamy bardziej jakieś żarciki, typu Kate Blanchett mówi, że Thor, że Chris Hemsworth musi na swoich ramionach nosić całą franczyzę. A Boże, jakie to są ramiona! Fajna rzecz i właśnie w tym stylu ten featurette wygląda. Mamy poza tym 2 minuty gag reel. Boli mnie moje serce tragicznie, że to są tylko 2 minuty, z czego minutkę mieliśmy na YouTubie, więc to jest coraz bardziej skracane. Pamiętam przy którejś wersji, może przy Zimowym Żołnierzu, gdzieś to mieliśmy 7 minut, a tutaj mamy tylko 2. Cudowne, fajne, muzyczne, ale kurczę, przy takim filmie, gdzie mamy tyle żartów, aż prosi się, żeby po prostu bez komentarza, bez zbędnego montażu, bez dodawania muzyki, dać tam tego więcej. Dostajemy usunięte sceny, których znowu jest bardzo mało. To jest łącznie 5 minut, z czego 3 minuty są dostępne na YouTube, na oficjalnych kanałach, więc też trochę cierpię z tego powodu. Dostajemy także jeszcze 2 sekwencje zrobione jako gra 8-bitowa. Bardzo urocza, słodkie, ale co 2 minutki, ale bardzo urocze, powtarzam. I dostajemy na koniec komentarz reżyserski. Yes! We know each other. He's a friend from work. Oh, come on.
Jak wiecie, komentarz reżyserski dla mnie jest tym, co jest najważniejsze, nawet jak są słabe dodatki, a komentarz jest genialny, to ja po prostu chłonę, wpierdzielam wydanie. Więc tutaj ja bardzo liczyłem na Taika Waititi, naprawdę na niego liczyłem, ponieważ słyszałem, że robi specyficzne komentarze, ponieważ w tych featuretach bardzo specyficznie też gadał z jajem, z żartem, tym swoim takim trochę offbeat jokes, prawda? I tutaj, okej, zaczyna się film, zaczyna się pierwsze 10 sekund i on zaczyna śpiewać tą taką melodię i zaczyna śpiewać o torzu tatarczą, Captain America, wow. I ja już w tym momencie mówię, wow, zajebiście, już rozsiadam się, ale będzie fajnie. I on powolutku zaczyna się tam wkręcać, zaczyna oczywiście żarty w jego stylu opowiadać. Właściwie nie ma tam żadnego komentarza reżyserskiego, tylko jest tak jakby troszeczkę stand-up Taika Waititi, który sobie gada naprzeciwko nam, a w tle leci film. Tutaj opowiada, że on grał wszystkich bohaterów, że jest najlepszy, że grał Chrisa Hemswortha. Mnóstwo żartów tam wpycha, ale to tak i tak sobie to leci. Mniej więcej mija 10-15 minut, zaczyna wreszcie opowiadać jakieś tam rzeczy dotyczące filmu, ale nagle to tempo siada. Nie nagle, można to wygląda troszeczkę. Problem z tym komentarzem jest problemem, jaki jest tym filmem. To są znakomite żarty, które są świetnie działają, jak na przykład wycięte sceny, które ja pamiętam jako wycięte sceny. Big Monster Guy czy cokolwiek wciąż w moim sercu pozostanie, albo Get Help i tak dalej. Są cudowne sceny, ale gdy złożysz to w 120 minut gadania, 120 minut filmu, to niestety jakość spada. Dlaczego? Bo męczysz się tym stylem, który robi Taika Waititi i widać to też, że Taika Waititi sam się męczy. W pewnym momencie, podczas tego komentarza, do tej budki, gdzie on nagrywa, wchodzi jego córeczka, dwuletnia, która zaczyna gadać, on z nią żartuje. Ona nie gada, bo ona jeszcze nie bardzo mi powiedziała, ona potrafi powiedzieć Hulk, Scary, Smash chyba bodajże i tyle. To jest urocze strasznie na samym początku, tylko to się ciągnie 15 minut, potem znowu wraca i potem znowu wraca i znowu wraca. I w tym momencie ja już niestety poczułem się zirytowany. Ja się poczułem zirytowany tak, jakbym był na seansie w kinie i obok mnie siedziała matka z dzieckiem i to dziecko a ja próbuję oglądać film. Ponieważ nie dostaję żadnego dodatkowego tak zwanego inputu, dostaję tylko irytujące wysokie dźwięki, które przeszkadzają mi oglądać film, a nie dostaję niczego więcej. Więc nagle moja radość z samego początku komentarza reżyserskiego tak opadła. Opadła i to przeraźliwie i byłem na końcu filmu tak: no, po cholerę mi ten komentarz. Co z tego, że ja zobaczyłem, że Taika Waititi potrafi kilka bardzo uroczych żartów rzucić? No ja to już wiedziałem. Co ja z tego więcej się dowiedziałem o Marvelu? No nie. O torze, o sposobie kręcenia? Nie. O podejściu Taikiej do reżyserowania? Też nie. Właściwie nie ma tutaj nic w tym komentarzu, czego nie ma w featuretach w tych 35 minutach, a nawet w wywiadach, które były na YouTube przed i w trakcie promocji filmu. Więc ja, szczerze powiedziawszy, po obejrzeniu tego komentarza jestem zdenerwowany. Jestem zdenerwowany na Taika Waititi, że zrobił to tak z dupy. Ja rozumiem, że to może być jako żart, że on ma to w dupie, ponieważ Marvel tego od niego wymaga, więc on w ogóle przewraca całą koncepcję do góry nogami i pokazuje nam, jak beznadziejne potrafią być komentarze reżyserskie. I ma rację. Jako skit na Saturday Night Live jest to znakomite. Jako faktyczny dodatek na Blu-rayu jest to męczące i irytujące dla widza. Przyznam się szczerze, że gdybym miał wybór jakiś tam bez dodatków z dodatkami wersję Blu-ray, no to bym wziął tą bez dodatków, no ponieważ jestem troszeczkę poirytowany. To nie jest złe wydanie w żadnym wypadku, nie jest ono zrobione na odpierdziel, ale ja troszeczkę więcej wymagam od filmu, który próbuje być taki rewolucyjny, a nie, że gimmick, czyli prześmiewanie, działa przez pół godziny, a całość przez 2 godziny już się po prostu męczy. I wydaje mi się, że niestety to jest największy problem tego Thora. To jest bardzo zabawne jako chwyt, to robi się, przestaje być zabawne bardzo, bardzo szybko. Zatem, Marvel, jeżeli w ten sposób zrobisz wydanie do Infinity War, to się mega obrażę. Jak tak zrobisz Black Panthera, też się mega obrażę. Ale znowu, no rozumiem, czemu osoby mogą to kochać, tylko dla mnie to jest miłość, która jest bardzo gorąca, bardzo szybka, ale niestety szybko rdzewieje. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won easily. Doesn't sound right. Well, it's true. Przechodzimy do tego najważniejszego momentu, czyli do tego, jak zdobyć tę cudowną czapeczkę, to Ragnarok jeszcze z meteczką. Dostaliśmy to od firmy Galapagos, od dystrybutora filmu. Możliwe, że dla nas, ale przyznam się szczerze, że ja się mogę czymś takim cudownym z wami podzielić, z chęcią zawsze to zrobię. Zatem
Cóż, chcecie dobrze za taką ładną czapeczkę, chcecie chodzić i być naprawdę człowiekiem z lat 80. To jest typowy snapback, jak widać. Na mnie rozmiar niekoniecznie, bo ja musiałem tak powiększyć, żeby na mój wielki łeb to się zmieściło. A jeżeli to chcecie, niech sobie tutaj kawa się schowa. Jeżeli chcecie to zdobyć i aż dwie płyty DVD, no to nic prostszego. Dobrze wiecie, co zrobić. Trzeba subskrybować kanał, trzeba dać łapkę w górę pod recenzją i powiedzieć mi, jaka będzie fabuła czwartej części Thora, kto w niej będzie, co się będzie działo. Im bardziej szalone, tym lepiej. Zatem jeszcze raz, subskrypcja kanału, łapka w górę i oczywiście komentarz. Pamiętajcie, wyniki konkursu będą opublikowane w komentarzu pod tym filmikiem. A jeżeli już subskrybowaliście kanał, nie zapomnijcie wejść na stronę patronite.pl/brody z kosmosu i zostać patronem Brody. Wrzucić tę piąteczkę na miesiąc i pomagać mi, żebym mógł mieć dla was coraz więcej gadżetów, coraz więcej nagród. I mógł dziękować patronom, tak jak Grzegorzowi Błachotowi, pierwszemu patronowi na kanale. Jeszcze raz klikamy patronite.pl, klikamy subskrybuj kanał. I oczywiście wspieramy i widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.